przegrywa swój pojedynek. Kolejna para zawodników. Narożnik czerwony, Tereszczuk Dariusz, BKS Gorzów Wielkopolski. Narożnik niebieski, Wytrykusz Jarosław, Wisłogrzeszów. A w ringu sędzia Stefański Filip. Zawodnik Rzeszowa, troszeczkę wyższy, operuje raczej czasami prostymi. Niemniej jednak reprezentant BKS-u Gorzów Wielkopolski dynamicznie wyprowadza swoje ciosy, chcąc wywrzeć jak najkorzystniejsze wrażenie, czy to na sędziach, czy respekt wzbudzić na swoim przeciwniku. Ładne, proste ciosy wyprowadza reprezentant Wisłoka Rzeszów, Wytrykusz Jarosław. I kolejne ciosy, które dochodzą celu. Stanisław Osetkowski, sekundant Wytrykusza. Tereszczuk uporczywie dąży do półdystansu. Niemniej jednak, jak na obecną chwilę, Wytrykusz dosyć umiejętnie powstrzymuje jego ataki prostymi ciosami. Prawa prosta, Wytrykusza trafia i kolejny prawy. Koniec pierwszego starcia. Stanisław Osetkowski w niebieskim narożniku stara się jak najwięcej informacji przekazać swojemu podwładnemu, ale również intensywnie pracuje ręcznikiem, aby dać jak najwięcej świeżego powietrza.
Piękne są te proste ciosy w wykonaniu reprezentanta Wisłoka Rzeszów. Niemniej jednak nie zniechęcają jak do tej pory. Zawodnika z Gorzowa Wielkopolskiego. Dosyć łatwo Wydrykusz trafia tym swoim i lewym, i prawym prostym swojego przeciwnika, który usilnie tam próbuje się dobrać do skóry swojemu rywalowi, ale nie znajduje sposobu na ominięcie tych ciosów prostych, którymi jest powstrzymywany przez Wydrykusza. Lewy sierp, prawa. Oj, tutaj Wydrykusz bardzo ładnie ponowił tą akcję po tym lewym sierpie, którym zauważył, że bardzo celne i silne trafienie wylądowało na głowie jego przeciwnika. Ponowił atak, zadał kilka ciosów i sędzia Stefański Filip jest zmuszony wyliczyć zawodnika z Gorzowa do 8. I jeszcze... Kolejne ciosy. Z dokładnością szwajcarskiego zegarka ten lewy i prawy prosty wchodzi między rękawice reprezentanta BKS-u Gorzów Wielkopolski. No, sprytniejszym zawodnikiem jest na pewno Wydrykusz. Ma lepszy pomysł na kontynuowanie walki. Szczególnie w tej drugiej rundzie uwidoczniło się to. I ostatnia runda również ciekawego pojedynku w kategorii do 75 kg. Tereszczuk Dariusz, BKS Gorzów Wielkopolski, Wydrykusz Jarosław, Wisłok Rzeszów. Po dwóch rundach prowadzenie punktowe zawodnika z Rzeszowa. Ma Tereszczuk, który niejednokrotnie już został pokarany ciosami prostymi przez Wydrykusza, ale z uporem dąży do zadania jakiegoś decydującego ciosu. Piękne, piękne, prawe, proste
trzy pod rząd trafiają. Tereszczuka ten jednak niezniechęcony, uparcie przed do przodu i chce trafić jeszcze kolejny raz swojego rywala. Naprawdę przez trzy rundy Tereszczuk nie znajduje recepty na doskonałe ciosy proste, które pokazuje nam reprezentant Wisłoka Rzeszów i bezkarnie teraz. Oj, aż tutaj sędzia powinien liczyć był, bo naprawdę, żeby odpoczął sobie Tereszczuk po ciężkich ciosach, jest to waga średnia. Waga ciosów naprawdę już ma swoją przemowę i koniec rundy, a także koniec pojedynku. Następnie bardzo przyszykuje się Szkuta Andrzej Boksu-Sokołka, narożny czerwony, Sokołowski Rafał Kolej Szczecin, narożny niebieski. Jednogłośne zwycięstwo na punkty zawodnika Wisłoka Rzeszów, Jarosława Wydrykusza. Przepraszam.